Dzień dobry, z tej strony Szymon Możny, a ze mną jest ktoś bardzo nietypowy. Na pewno widzicie, że to nie jest Kacper Bąkiewicz, natomiast to jest Marcin Kęsy. Przyjechałem do Marcina, do Poznania. Marcin jest... Trenerem. Trenerem, tak. Ale biegania. Dokładnie tak. Marcin jest bardzo skromny. Marcin nie jest tylko trenerem biegania, tylko jest czynnym zawodnikiem. Maraton poniżej 2,30. Amatorsko, jeszcze amatorsko. Amatorsko bym określał. Natomiast Marcin zajmuje się szykowaniem ludzi do biegania na długich dystansach. Także ja od jakiegoś czasu też zacząłem biegać. No i tutaj wybrałem Marcina jako mojego trenera. Chcę, żeby pomógł mi przygotować się do moich pierwszych zawodów w biegach długodystansowych. Natomiast ponieważ zadzwoniłem do Marcina, Marcin powiedział, że to nie będzie wyglądać tak, że ja kupię od niego plan treningowy i on mi go wyśle, ja go będę realizować. Powiedział, że nie będzie ze mną współpracować, dopóki nie przyjadę do Poznania i nie zrobię testów wysiłkowych, które za chwilę będziemy robić. Marcin, powiedz mi, co będziemy robić? No, dzisiaj będziemy wykonywać tak zwany test wydolnościowy, czyli będziemy poznawać trochę Twój organizm. Test będzie testem tak zwanym progresywnym, znalazującym, no powiedzmy, zmęczenie. Mhm. I w trakcie tego testu będziemy obserwować wszystkie Twoje reakcje, Twojego organizmu na tego typu wysiłek. No, dzięki temu dzisiaj, dzięki naszemu spotkaniu, miałem okazję oczywiście Ciebie poznać, ale dzięki badaniom będę poznawał, co w Tobie siedzi. Tu będziemy mieli taki wynik testu profilaktycznego, natomiast dla mnie najbardziej istotna jest ta masa Twoja, bo wydolność będzie przeliczana na każdy kilogram Twojej masy i musimy wiedzieć, ile Ty w dniu badania, ile ważysz. Tutaj na pewno pomiar z nadgarstka mógł pokazywać różne rzeczy. Ja bym proponował zawsze zaopatrzyć się w tego rodzaju pasek, ponieważ nie będzie badało Cię światło, a na to światło ma wpływ wiele rzeczy takich zewnętrznych, bym powiedział. Czyli jak będziesz na zimnie, to naczynia krwionośne będą się tu obkurczały. Być może ten wychwyt tego światła będzie po prostu troszeczkę pogorszony. Nie? Pasek, który Ci za chwilę założę, ma umieszczone elektrody, będzie Cię badał z tej przestrzeni. Tu masz serduszko, tu jest zawsze ciemno, ciepło. No i w zasadzie nawet jeśli będzie na zewnątrz zimno, to Ty i tak tutaj masz bardzo stałą temperaturę, powiedzmy, i nic nie będzie na to wpływało, więc ja bym proponował ewentualnie się zaopatrzyć w taki pasek. To jest model Garmin. Do Garmina można kupić paski, nie jest to dużym problemem. Maska, którą Ci zakładam, nie będzie ograniczała dostępu żadnego tlenu. Ma tutaj taki specjalny duży otwór. Do tego otworu będzie podłączona turbina, która będzie badała wszystkie Twoje oddechy, wszystko, co się z tym wiąże i wszystkie Twoje reakcje organizmu będziemy rejestrować. Też będziesz miał taką całą spirometrię zrobioną. No i mam nadzieję też, że nie masz jakiejś swojej takiej filozofii na oddech, a jeśli tak, to może staraj się oddychać naturalnie. Ja będę widział tutaj po aparaturze, że coś się dzieje, to poproszę Cię o po prostu zmianę tego oddechu, ale staramy się zachować jak najbardziej naturalnie. Test zaczniemy od 4-minutowej rozgrzewki w formie swobodnego marszu. W trakcie tych 4 minut będziemy badać, tylko rejestrować pracę Twojego serca. Po upływie 4 minut zacznie się protokół. W trakcie protokołu nie będziemy mogli prowadzić ze sobą rozmowy, bo będzie to zaburzało Twoje oddechy i wszystkie inne czynności, więc nie chciałbym Cię rozpraszać. Test będziemy prowadzić do tak zwanej odmowy organizmu, czyli w postaci do momentu, kiedy nie uzyskamy VO2 max. Cały czas biegnij, biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, cały czas. Tylko 3 minuty jeszcze wysiłku. Myślę, że sobie dobrze poradziłeś. Było widać, że też moment, w którym złapaliśmy tak zwany próg przemian beztlenowych. Zazwyczaj zawodnicy albo sportowcy, którzy osiągają tak zwany próg przemian beztlenowych, to jest moment, w którym oni jeszcze około 20% tej aktywności mogą wykonywać dalej. Raczej z takich intensywności, które będą świadczyły o tym, że to zakwaszenie jest duże, czyli
ta dodatkowa energia z tego kwasu mlekowego, która miałaby być taka pozyskiwana, to raczej z tych wartości korzystać nie będziemy. My musimy się nauczyć biegać długo, stosunkowo szybko i musi być tam bardzo mały udział kwasu mlekowego. Więc... Żebym zrozumiał, czyli wyszło dobrze, czy bardzo źle? Wyszło bardzo dobrze. Okay. Także wydolność też masz sporą. Myślę, że tutaj jak na to, co mówisz, że tak trochę byłeś nie do końca związany ze sportami wytrzymałościowymi, tylko tymi, które się opierały na oporze zewnętrznym, tak bym to określił, no to na pewno jest to bardzo imponująca wartość. Nie? Masz też super zdolność do korzystania z energii, to też jest to bardzo dobrze świadczy o tobie. No, może to być powód tego, że dosyć higienicznie żyjesz, higienicznie jesz, to wszystko ma na to wpływ. Nie? Tu mamy taki parametr, który mówi nam o tym, ile oddychałeś na minutę. Oddychałeś się 36 razy na minutę, to jest dosyć normalna ilość oddechów. W tym czasie dostarczyłeś 83 litrów do swoich płuc. No i tyle mililitrów wykorzystał twój organizm, jeśli chodzi o ten próg przemian tlenowych. Nie? I to też nie jest zła wartość. Nie? Widzimy sobie tutaj w następnym wykresie, tu mamy twoją wydolność, a 42 nawet ta wydolność pokazana. Ja cię okłamałem. Źle spojrzałem. Ale 42 no to też nie jest 35. 7 mililitrów to jest bardzo dużo. Moment, w którym wydolność była u szczytu, taki miałeś maksymalne uderzenie serca. Czyli taki pik tak zwany, to nie jest twoja wydolność maksymalna, to nie jest twoje HR max, jak to mówią, tylko to jest pik w momencie, kiedy wydolność była u szczytu. Gdybyśmy mieli tutaj jakieś czynniki zewnętrzne, czy po adrenalina, rywalizacja, być może jakieś zagrożenie, to ta wartość tętna byłaby większa, natomiast ta wartość na pewno mniejsza. Powiedzieliśmy sobie o tym pierwszym wykresie, to jest tak zwany próg przemian tlenowy, to jest ta zielona strefa tutaj wyznaczona w wykresie. Wszystko poniżej 110, jak będziesz wykonywał jakąś czynność poniżej 110, można uznać jako taką wartość życiową, bym powiedział, w żaden sposób nie wpływającą na adaptację do wysiłku. Nie? Czyli tak naprawdę nic się nie wydarzy dobrego, jeśli chciałbyś się rozwijać, to na pewno powyżej wartości 110 należałoby zaczynać. Osoby, które będą chciały na przykład maszerować, tak jak ty byś na przykład teraz powiedział, ja będę maszerował, żeby zadziało się coś u mnie w organizmie, to musi się to odbywać już powyżej tętna 110. Tak. Nie? 137 to jest wartość graniczna, jeśli chodzi, mówimy tutaj o wysiłku tlenowym, natomiast do wysiłku beztlenowego dochodzi przy wartości tętna 160. Tu już ten kwas mlekowy tylko narasta. No, jest mnóstwo materiałów, które mówi o tym, jaki można szacować czas na mecie względem naszej wydolności. Jestem ciekaw, czy ty masz świadomość tego, ile mniej więcej mógłby zająć tobie maraton przy obecnej twojej wydolności, którą zaznaczam, ona jest takim momentem dla nas wyjściowym, bo będziemy dbali o to, żeby ona jeszcze się podniosła. To nie będzie oczywiście duży procent, no bo z racji wieku nie da się tego już tak mocno przesuwać. Natomiast no, jestem ciekaw, jakie to są... Jakbyś miał zgadnąć. 5-15. No to myślę, że dużo poniżej swoich oczekiwań, bo ja muszę ci powiedzieć, że to jest około 3,40. Co ty gadasz? No naprawdę. Okej. Tylko mamy tutaj suchą wartość wydolności i mamy wartość wyrażoną w czasie. Okay. Natomiast trzeba pamiętać, że ta wartość wydolności, mililitry, jest przeliczana na kilogramy masy ciała. I zawodnik, który będzie ważył 70 kg, a będzie miał 45 mililitrów, to jest zupełnie inny zawodnik, ten, który ma tą samą wydolność, a waży 93 kilo. Okay. Tego nie wiem. Ciekawe. Mówimy tylko o takiej ciekawostce. Okay. Mniej więcej to w jakich czasach się trzeba mieścić. To zobaczymy za pół roku, wiesz, czy to się w ogóle uda osiągnąć. Także Marcinie, bardzo ci dziękuję. Teraz lecimy dalej z planowaniem treningu. Lecimy dalej, tak.